No to wziąłbym Janka Błachowicza i Łukasza Jurkowskiego, żeby się na pewno nie nudzić i mieć z kim rozrywkę. Natomiast też potrzebna by była jakaś żeńska pomoc, więc pewnie jedno z ładniejszych zawodniczek Roma. Marcin Lasowa. Paweł Nastula z Nogueirą. Łukasz Jurkowski. Wow! A to wymyślił Andrzej Kościelski po rozdaniu Heraklesów. Tłumaczył, że taki skrada się gdzieś w zaroślach i atakuje z nienacka. To było tak żartobliwie, ale już zostało. Nawet jest logotypem teraz mojego managementu. No, sporo tego było. Może nie najdziwniejsza, ale zdecydowanie najgorsza, to jak po maturze pojechałem do Anglii i trafiło się mycie kibli. Na akademikach. Studentom. Trzeba było jakoś żyć. Myślę, żebyśmy się... Nie, czekaj. Jak? Ja ci powiem, że się nie spodziewałem aż tak. Bo myślę, że na pewno ciekawie i to powinno lecieć w pay-per-view gdzieś, ale pewnie byśmy się trochę pokłócili, trochę pogodzili i jeszcze trochę interesu razem też zrobili. Mirka jakoś tak prywatnie nie miałem okazji poznać, byłoby to na pewno ciekawe przeżycie. O zasadach sędziowania, o momentach przerywania walk. Myślę, że ogólnie o życiu, o pogodzie w windzie. Nie wiem, nigdy nie myślałem o tym, nie wziąłbym żadnej w ogóle walki. Chociaż, bo nie wiem, myślę, że rok. Dla MMA News to z przyjemnością za darmo. Czekam tylko na ofertę. Nie, to w pomówieniu. Zrobiłem z nią wywiad i powiedziała, że nie ma sponsorów i potem gdzieś zainterweniowałem, a właściwie no byłem wtedy dziennikarzem i chciałem tylko jakąś mieć jedną osobę taką, taką odskocznię od pracy. Karolina miała pełnić taką rolę młodszej siostry i gdzieś tak się zgadaliśmy. Po jej walce z Pauliną Bońkowską się zgadaliśmy, ona jej intuicja podpowiedziała, że ja będę dobrym wyborem i w ogóle dzięki temu zostałem menedżerem MMA. A opóźnienia z płatnościami? Celebrity Splash nie widziałem, a w tańcu z gwiazdami kilka osób związanych z MMA już było, więc stałem na taniec. Na pewno najgorsze co mi związanego z MMA to było, jak Bagi sobie wymyślił, że się nadaje na konferansjera na gali, to była troszkę porażka. Tak, to myślę, że trochę tego było w różnych dziedzinach, ale to jest takie myślę, że najbardziej nieudane przedsięwzięcie w MMA. O, jest tego dużo. Koszykówka, muzyka, filmy, imprezy. Wiesz, sporo. Jeśli chodzi o muzykę, to jestem dość wierny takiemu oldschoolowemu rapowi w Jurassic 5, Dilated Peoples, te klimaty. Jeśli chodzi o filmy, to raczej takie thrillery trzymające w napięciu albo kompletnie głupie komedie. Mam nadzieję, że jakaś ciepła tropikalna wyspa i już bardziej odcinanie kuponów niż codzienna praca. Kolejny złoty medal, bo już w dniu dzisiejszym cieszyliśmy się ze zwycięstwa w K1 Marty Walczykiewicz, aby Kalor Robak został złotym, historycznym złotym medalistą Igrzysk Europejskich, pierwszych
tych w Baku 2015, ten chłopak rozwija się naprawdę w niesamowitym tempie. 18-latek reprezentujący na co dzień AZS Poznań. Zaczynamy na czerwono Polak Karol Robak, na niebiesko Aykan Tagizade z Azerbejdżanu. Podkręca teraz tempo tego pojedynku Azer i tak jest, prawy prosty dochodzi na korpus Polaka, a zdobywa tym samym drugi punkt, ale jest również punkt dla Polaka. 4-2, odrobił szybciutko tę stratę po prawym prostym, a więc jeszcze trochę, jeszcze musi Karol tutaj naprawdę wykrzesać siebie maksimum swoich możliwości, a potencjał tego 18-latka jest naprawdę olbrzymi. Jest piąte trafienie dla Polaka, 9-5. 60 ostatnich sekund tego pojedynku. Karol, musisz! I kolejny raz punktuje z klinczu. No to kopnięcie zabronione. No tak, sędzia jeszcze przerwie. Jeszcze raz ukaże Polaka chyba za nieprzepisowe kopnięcie. Odrzucony protest, a więc 6 punkt zostaje na koncie Karola. A zatem 3 punkty straty. I teraz trzeba zabrać się poważnie do roboty. Cieszy się Karol z kopnięcia. I tam wstaje pani sędzia punktowa. Miejmy nadzieję, że po to, aby orzec, że trafił Karol za 3 punkty. Trafił kopnięcie w głowę Azera. To byłaby świetna sytuacja. Na tę chwilę zapisane 9. A więc 9-9. 32 sekundy tego pojedynku. Jest trafienie na korpus. Ale nie widzieli tego sędziowie punktowi. 9-9. 10 sekund. Podniósł rękę Azer do góry. Sygnalizując, że on trafił. Ale chyba prędzej. Prawy prosty powinien być zaliczony Karolowi. 7-6. Prawy prosty kolejny Karola. I po raz kolejny sędziowie nie widzą dobrej akcji Polaka. 4 sekundy do końca. Jeszcze jedna akcja, Karol. Jeszcze jedna. Tak jak teraz. Po raz kolejny bez punktów kończy trzecią rundę Karol Robak. A to oczywiście zwiastuje jedno. Przed nami ekstra runda. Ekstra runda, w której będzie obowiązywał złoty punkt. Czy Polska, czy Azerbejdżan, a będzie cieszyć się ze złotego medalu Igrzysk Europejskich, jest kopnięcie Karola. Długa noga Karola i próba skrócenia dystansu z kolejnym Doliuczagi okrężnym kopnięciem na korpus wykonającego zawodnika. Kto pierwszy? Niestety Aykan Tagizade, ale prosimy tutaj nie załamywać się, gdyż naprawdę rewelacyjnie w dniu dzisiejszym Karol Robak dostarczy nam wielu powodów do dumy, wielu powodów do radości. Oczywiście on smutny, bo liczył tutaj na złoto, ale w wieku 18 lat zdobywa srebrny medal igrzysk, pierwszych historycznych igrzysk europejskich.